Chciałabym porozmawiać chwilę na temat seksu w ciąży. Jeżeli ciąża prawidłowo się rozwija, nie jest zagrożona, to nie ma właściwie żadnych przeciwwskazań, żeby partnerzy uprawiali seks nawet do końca. Oczywiście i nawet najnowsze badania też nie potwierdzają w 100%, że seks w ostatnich miesiącach może być jakimś zagrożeniem. Więc jeżeli wszystko dobrze się układa i para ma ochotę na seks, to jak najbardziej może z tego korzystać. Czy w ogóle istnieje możliwość podtrzymania relacji z partnerem, partnerką w sytuacji, gdy ciąża jest zagrożona? I nie musi dojść do pełnej penetracji, żeby właśnie korzystać jakoś z takich intymnych zachowań, prawda? To może być też seks oralny, mogą być pieszczoty, pocałunki, czy jakieś, nie wiem, wspólne właśnie masaże, czy nawet kąpiele ciepłe, nie gorące. No, jest naprawdę duży wachlarz możliwości i to nawet może być wzbogacające, kiedy właśnie para czeka, tak? Nie ma tej pełnej penetracji, a są tylko takie zbliżenia i przytulenia. To może tym bardziej jakoś zaowocować w życiu intymnym po porodzie, kiedy już ten seks będzie możliwy.